Dzień dobry, to kolejny film z cyklu Historia dla klasy 5. A ten będzie traktować o kulturze starożytnej Grecji. I zaczynamy od teatru greckiego, czyli o tym, jak powstał, jak się rozwijał. Dlaczego teatr jest taki ważny w historii starożytnej Grecji? Może dlatego, ponieważ w życiu religijnym i kulturalnym starożytnych Greków odgrywał on ogromną rolę. Jego początki związane są z wielkimi Dionizjami świętem ku czci Boga Wina Dionizosa. Podczas tego święta chóry mężczyzn i chłopców śpiewały pieśni poświęcone temu bóstwu. Po pewnym czasie do chóru przyłączyły się osoby, które prowadziły między sobą dialogi, czyli rozmowy. To właśnie oni byli pierwszymi aktorami. Powstałe w ten sposób przedstawienia stały się ważnym elementem Dionizji, tworząc w VI wieku przed naszą erą teatr grecki. O czym opowiadały przedstawienia teatralne, miały one często charakter dydaktyczny, uczyły obywatelskiej postawy, piętnowały złe postępowanie, ale też poruszały skomplikowane problemy ludzkie. Ich bohaterami byli ludzie i bogowie. W Grecji powstały dwa gatunki przedstawień, tragedie poruszały ważne tematy, na przykład konflikty między ludźmi, wykorzystywanie władzy do swoich celów. Drugi rodzaj przedstawień teatralnych, komedie, miały charakter żartobliwy. W zabawny sposób komentowały przywary Greków. Podczas Dionizji wielką popularnością cieszyły się konkursy na najlepsze przedstawienia teatralne, oceniane przez mieszkańców polis. Do najwybitniejszych dramaturgów greckich należeli Aischyros, Sofokles, Eurypides i Arystofanes. Do dnia dzisiejszego zachowało się wiele specjalnych budowli wnoszonych przez Greków na potrzeby przedstawień. Składały się one ze sceny dla aktorów, amfiteatralnie rozmieszczonych miejsc dla widzów, budynku służącego za garderobę dla aktorów oraz miejsca dla chóru, którego pieśni stanowiły komentarz dla postępowania bohaterów. W starożytnej Grecji narodziła się też filozofia. Pojęcie filozofia znaczy dosłownie umiłowanie mądrości, a filozofowie próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące powstania świata, jego rozwoju oraz celu ludzkiego życia. Dociekali, jak powinien postępować człowiek. I tak, na przykład, Sokrates głosił, że nie należy dążyć do zaszczytów i bogacić się, ale starać się dobrze żyć. Słynnym filozofem greckim był także uczeń Sokratesa, Platon oraz Arystoteles którego badania leżą u podstaw takich nauk jak biologia, fizyka i logika. Natomiast lekarz Hipokrates do dziś uznawany jest za ojca współczesnej medycyny. Był twórcą szkoły medycznej i wydał wiele tekstów o sposobach leczenia, które miały wielki wpływ na rozwój medycyny. Słynnym greckim matematykiem był Pitagoras, który sformułował wykorzystywane do dziś twierdzenie matematyczne, znane obecnie jako twierdzenie Pitagorasa. Natomiast matematyk i astronom Tales Miletu umiał przewidzieć zaćmienie słońca i obliczyć wysokość piramidy, był bowiem twórcą twierdzenia talesa. Starożytna Grecja zasłynęła z rozwoju sztuk plastycznych. Do naszych czasów najwięcej zachowało się malarstwa ceramicznego, czyli bogate w dekoracje naczyń glinianych, was i amfor służących do przechowywania oliwy i wina bardzo wysoki poziom artystyczny osiągnęła rzeźba grecka. Początkowo w formie sztywnych, nieruchomych, takich statycznych posągów i płaskorzeźb umieszczanych w świątyniach. Z czasem rzeźba przeszła ewolucję i w V wieku przed naszą erą zaczęto wykonywać wspaniałe rzeźby przedstawiające ludzi w ruchu. Do najwybitniejszych rzeźbiarzy greckich należą Fidiasz i Meron. Fidiasz był autorem między innymi Niestety niezachowanego posągu Zeusa w Olimpii, a także posągu Ateny na ateńskim Akropolu. Myron wyrzeźbił słynny posąg dyskobol. Grecy jeszcze organizowali zawody sportowe ku czci bogów. Sport był dla nich bardzo ważną sprawnością, wierzyli bowiem, że rozwija nie tylko ciało, ale i kształtuje charakter człowieka. Najważniejszymi zawodami sportowymi dla Greków były Igrzyska Olimpijskie, organizowane ku czci Zeusa. W czasie Igrzysk, Grecy zawieszali wszelkie działania wojenne, by zawodnicy mogli bez problemu dotrzeć na Igrzyska. Odbywały się one w Olimpii od 776 roku przed naszą erą co cztery lata, a okres między nimi Grecy nazywali Olimpiadą Dziękuję za uwagę. Zapraszam do innych naszych filmów i do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.